Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimi i zapraszam prawdopodobnie już na ostatni odcinek Zagrajmy w Stray, czyli przygody naszego małego, rudego kotka. W ostatnim odcinku no Clementine się poświęciła za nas, żebyśmy mogli uciec. No i też uciekliśmy w końcu, uciekliśmy z więzienia, w którego nas tutaj zły droid, chyba Blar się nazywał, z tego co pamiętam, wsadził, który nas zdradził, nas i Clementine. No i dobra, i zobaczmy, co tu się dalej potoczy. Musimy dostać się do pociągu bodajże, bardziej do metra. Więc idziemy tam, no zobaczcie, jest już. Czeka na nas tak jak ostatnio. I musimy chyba w takim razie wrócić i włożyć tą baterię, którą mamy. Mamy też kluczyki do stacyjki, tak? Dobrze pamiętam. Tak, mamy baterię i mamy te klucze do metra. Czy coś na nich jest ciekawego? No nie, jest narysowany... Oj, sorry, jest narysowany metro. Więc szybko idziemy włożyć tą baterię i będziemy jechać. Dobra, tu chyba było to miejsce na tą baterię, więc wkładamy. Okej, użyjmy przedmiotu w takim razie. O, Neco Corporation, jak miło. Ta firma, przez którą tutaj wszystko zło się wyrządziło, sponsoruje także pociągi. Czy tam też metro. Dobra, no to chyba wracamy. Ciekawa muzyczka się załączyła, takie pipanie. Fajne, fajne. I dobra, no i chyba będziemy odjeżdżać w takim razie. Zobaczymy, gdzie to metro nas zawiezie. Tutaj coś musimy zrobić? Nie, już po prostu wsiadamy. No to róbmy to. Używamy kluczyków i wsiadamy. I będziemy jechać metrem. No dobra, ciekawe, gdzie nas to zawiezie, bo czy to rzeczywiście będzie koniec gry, czy spotkamy w takim razie tutaj nasze znajome kotki, Toma, Ele i Stacha w końcu? Czy uda nam się stąd wydostać? A jedziemy. Pomieszczenie kontrolne. Okej. O, trochę ciemno, powiem wam. O, chyba się zatrzymujemy. Okej. To otwierają się drzwi. O, patrzcie, znowu roboty. Dobrze, dobrze, już się bałem, że tutaj nam coś wyskoczy, a tutaj spotkam od razu robota. Kim jesteś, kolego? Pomocnik 477, witam, jak mogę ci pomóc? Okej, czyli nic nie możemy z nim zrobić. Rozejrzyjmy się tu jeszcze, choć tutaj, jak się domyślam, to już mamy wszystkie wspomnienia praktycznie. Tylko jedno główne i to będzie chyba gdzieś tu na górze. No dobra, idźmy w takim razie dalej. Gdzie nas to zaprowadzą schodki. Chodźmy może jak koty po poręczy, bo nie, po czemu by nie. Dobra, dużo tych droidów jak na razie, sprzątających kwiatka na przykład z jakiegoś powodu. A nie przecinającego, przepraszam, czyli taki robot-ogrodnik to będzie. Pomocnik 062, witaj mieszkańcu ogrodzonego miasta 99. No dobra, ty kim jesteś? Pomocnik 211, ten obszar jest obecnie malowany, uważaj na świeżą farbę, miłego dnia. No dobra, to wchodźmy wyżej. Okej, city sailed. Lighting, czyli tutaj coś zamknięte, to miasto, tak? To kogo my tu mamy? Witaj mieszkańcy ogrodzonego miasta 999. Te drzwi prowadzące na powierzchni są obecnie zamknięte z racji aktywacji procedury blokady. W przypadku pytań lub wątpliwości zwróć się do dowolnego certyfikowanego inżyniera w pomieszczeniu kontrolnym, miłego dnia. Okej, czyli tutaj będzie chyba nasza droga na wolność. Pokój centralny jest zamknięty. Możemy zbadać, co to jest takiego. Dostępu do pomieszczenia kontrolnego broni jakiś protokół bezpieczeństwa, tylko ludzie mają tu wstęp. Komunikat twierdzi, że nie można uznać mnie za człowieka. Hej, to obraźliwe, te protokole. Może jeśli będziemy współpracować, zdołamy otworzyć przejście. Dobra, to zaraz to zrobimy, bo tu chyba i tak trzeba iść, tylko jeszcze bym się rozejrzał, byśmy pogadali z tymi droidami. Ten też przystrzyga sobie coś. Pomocnik 795. Witaj, miasto zostało zamknięte dla twojego bezpieczeństwa. W przypadku pytań wątpliwości zwróć się do dowolnego certyfikowanego inżyniera w pomieszczeniu kontrolnym. No dobra, a tutaj co jest? A zobaczcie, czyli jesteśmy rzeczywiście wyżej. Tutaj były na dole te slumsy. Tutaj było to śródmieścia, teraz jesteśmy tutaj wyżej. Czyli już naprawdę jesteśmy blisko, żeby się stąd wydostać. Szkoda, że tutaj Clementine i Momo się nie udało. No ale trudno się mówi. Witaj, moje bieżące zadanie to wyczyść okno. W przypadku pytań wątpliwości... Aha, czyli to samo. Zwróćmy się do certyfikowanego inżyniera. Okej, no i ten sobie też zmywa, no to on powie pewnie nam to samo. No to dobra, zwróćmy się do certyfikowanego inżyniera w takim razie i do tego kontrolnego pokoju się udajmy. Czemu nie możemy tutaj nic zrobić? Dobra, to może jeszcze raz tutaj? Aha, i teraz musimy tutaj, dobra, to już, działamy. Coś tu trzeba zrobić, tylko co? A, dobra, już widzę. Tu jest kolega. Nie zauważyłem go wcześniej. To już cię podsyłamy bliżej nas. Włączmy ten odkurzaczyk. Chodź tu za nami. A, dawaj tutaj, chodź tu. Dobra. O, sam się wyłączył, co ciekawe. Nie wyłączałem go. Ale to nawet i lepiej. I dobra, i co my tu musimy zrobić? Kabelkami poruszać, to ruszamy. No normalnie Józef haker się zrobił. Kod o naprawdę wielu twarzach, detektyw, tutaj poszukiwać przygód, survivalista, no i jeszcze elektryk i haker w jednym. To pomieszczenie kontrolne zarządzające całym miastem. Tu zapadły wszystkie decyzje, a teraz jest to pusto. Pamiętam wciąż, jak bardzo ich nienawidziłem. Mieli wszystko, czystą przestrzeń, nieograniczoną władzę, wolność poruszania się. I co im to dało? Zaraz, a teraz sobie przypominam. Wszyscy umierali, a oni myśleli, że są ponadto. Nie zrobili nic, aby nam pomóc. Widziałem, jak moja rodzina umiera, czułem się bezsilny, nie mogłem zrobić nic, aby ich ocalić. Aha, no proszę. Wciąż jednak mogę pomóc tobie, wciąż możemy razem wyjść na zewnątrz. Będę strażnikiem pamięci ludzkości i tych, których kochałem. Okej, patrzcie. 100% wspomnień w takim razie mamy. Teraz pamiętam już wszystko, czuję się znakomicie. Tak bardzo ci dziękuję. Proszę, mam dla ciebie mały upominek. Ale ciekawie wyglądające wdzianko. Patrzcie, z wszystkimi naszymi odznakami są też przypięte. Nie wiem, czy one wcześniej były, ale teraz je dobrze widać. Wszystkie 4 odznaki zdobyte. No także chyba na 100% już gra praktycznie zrobiona. No nie zostało nic więcej, jak ją tylko skończyć. Ale fajne, podoba mi się, ciekawy kolor. Szkoda, że dopiero teraz z tym chodzimy. Fajne, fajne, naprawdę. No i chyba tutaj musimy podejść, tu się coś świeci. Zobaczmy, co tu będzie. Oto i on, główny komputer. Z zapisów systemowych wynika, że od lat nikogo tu nie było. Całe miasto jest od dawna zablokowane. Jeśli dezaktywujemy cyrk, powinniśmy być w stanie wyjść. Musimy aktywować pozostałe systemy. Te komputery skrywają dane, których potrzebujemy. Musimy je włączyć. No dobra. Zajmij się tym, a ja poszukam w międzyczasie haseł i zaszyfrowanych kluczy, aby dostać się do systemu. Spoko. Jak mamy włączyć te komputery? Aha, po prostu postawać na nich. Ale fajne, dobra. Dobra, to tu chyba połączaliśmy wszystkie. Okej, tylko tu teraz wyłączyliśmy, więc trzeba go włączyć z powrotem. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy na pewno wszystkie, bo ja tutaj tak przeszedłem tak bez ładu, ale nie, są wszystkie włączone. Tutaj też są wszystkie, no tutaj mamy parę wyłączonych jeszcze i to chyba będzie wszystko. Dobra, udało się. Udało się, dobra robota przyjacielu. Mam. Wiem, jak odblokować miasto. Coś tu się nie zgadza. Oczywiście nie może być za prosto. Czekaj, może jest jakaś inna droga. Aha, system zablokowany. Proszę, oto stacja robocza służąca do odblokowania miasta. Mamy jednak kilka war zabezpieczeń, które uniemożliwiają nam działanie. Teraz musimy zrobić to, co potrafimy najlepiej. Ja skakuję maszyny, a ty narób trochę szkód? A, czyli to musimy... Nie wiem, co mamy zrobić. Przyznam wam szczerze, zaraz się pewnie dowiemy. Ja skakuję maszyny, a ty narób szkód. Dobra, zaraz coś wymyślimy. Na razie chyba musimy znaleźć te takie... siedzące się na żółto rzeczy. Albo nie, albo... A na, tak, dobra, rzeczywiście, na żółto rzeczy musimy je porozwalać. Normalnie jesteśmy mistrzami hakerstwa. Dobra, pięknie. O! Ktoś go chyba prąd kopnął. System jest bardziej wymagający niż sądziłem, ale udało ci się. Więc jedno zabezpieczenie padło, jeszcze dwa musimy rozwalić. Jedno już widzę. Och nie, nie możemy się zatrzymywać. Mam nadzieję, że nikt nam tutaj nie wejdzie, bo zapowiada się, jakby jacyś przeciwnicy mieli tutaj zaraz być i będzie ciekawie. Wiecie co, patrzę tutaj, czy czegoś nie ma, bo jakby nam ktoś miał wyskoczyć, to wolę sobie to najbliżej sobie zostawić na sam koniec. No i tak też zrobię, bo tam jest jeszcze. To najbliższe sobie zostawimy na sam koniec, jakby ktoś miał nam wlecieć rzeczywiście tutaj. Teraz to do rozwalenia jakoś. O, patrzcie, w ogóle kamera się na nas patrzy cały czas. Ciekawe. Czyżbyśmy znowu byli obserwowani przez kogoś, czy tylko mi się już wydaje? Dobra, mamy drugi system rozwalony. Hakuj go. AXDHDZZZZ. Bardzo ciekawy dialog. Nie martw się, mogę podładować baterię, gdy uzyskamy dostęp do tej stacji roboczej. No dobra, no to chodź, ostatnie. Na szczęście nic nie wleciało. O, dobra, no jest, ostatni panel. I odblokujemy miasto. No to dawaj, nasz droidzie. Dronie właściwie, załatw to. Ała, żyjesz? Myślę, że już po mnie. W porządku, nic mi nie będzie. Przenieś mnie do tej stacji roboczej. Wyłączymy ten alarm. No nie mówcie, że tak to się musi skończyć. Że nasz dron niestety nie wytrzyma tego. Właściwie ten naukowiec zamknięty w dronie. Udało się, jesteśmy bezpieczni. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Wiedziałem, że moc potrzebna do włączenia centralnego systemu kontroli miasta będzie ogromna. To więcej niż mógłbym znieść. Ale z włączonymi zabezpieczeniami mogę przejąć kontrolę nad systemem i odblokować miasto. Ty możesz zniszczyć moje oprogramowanie. Ale dokonałem wyboru, gdy podłączyłem się do pierwszego komputera i pogodziłem wtedy się z możliwymi konsekwencjami. Przykro mi, że nie zobaczymy się razem. Przykro mi, że nie zobaczymy razem, jak jest na zewnątrz. Myślałem, że muszę nieść brzemię wspomnień ludzkości, że muszę trzymać się kurczowo przeszłości. W towarzyszach widzę jednak przyszłość i w tobie. Pozwól, że to od ciebie wezmę. O! Byłeś moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem, jakiego mogłem sobie wymarzyć. Dziękuję. Czemu smutne. Szkoda. Szkoda, szkoda bardzo. I co, połączyć się z systemem, tak? O. Patrzcie, Józiu chyba też go polubił. Ojejku. No i co teraz się wydarzy? Aha, zobaczcie, otwiera się ta kopuła. Patrzcie, Zurki wybuchają od światła w ogóle słonecznego. O, Momo jednak przeżył, patrzcie. Dobrze wiedzieć. Clementine też... A nie, to nie jest Clementine, przepraszam, to jest coś inny. Tam jest Nok na pewno. I ta strażniczka w Slumsach. Patrzcie, druidy wartownicze też się powyłączały od razu. Tylko wzeszło słońce. Choć możliwe, że droidy wartownicze po prostu zostały dezaktywowane wraz z odporzeniem tej komory. I co? No chyba wstajemy niestety. No niestety, no chyba naszemu naukowcowi się nie udało tu tego przeżyć. No szkoda bardzo, trudno się mówi. Ale patrzcie, jak się jasno zrobiło, jak to zupełnie inaczej wygląda. Jak też widać skalę zniszczeń spowodowanych przez Zurki, no i to Neco Corporation. Jakie to miasto było ogromne, ogromne naprawdę. I tam chyba byliśmy w ogóle w tym największym szczycie, to ta wieża. Ta wieża, w której musieliśmy kiedyś tam ten sygnał przestawić dla Momo. Wtedy się skontaktowaliśmy z Baltazarem po raz pierwszy. No dobrze, no to wychodźmy w takim razie chyba już stąd. Zobaczmy, co tutaj się dalej kryje. Czy rzeczywiście już będzie wyjście na powierzchnię. No, zabrali nam niestety nasz strój. Patrzcie, wyjście rzeczywiście już otwarte, nie jest zablokowane. City Open. Ty nam coś jeszcze powiesz na ten temat? Nic nam nie powiesz. Dobra, no to chyba wychodzimy. Okej, zobaczcie, jest wyjście rzeczywiście na zewnątrz. Ale ładnie się zrobiło. Patrzcie, no chyba jesteśmy w tym miejscu, gdzie wtedy spadliśmy. Jest jakiś ptak w ogóle. Nawet dwa, motyle. Co się teraz stanie? W końcu już zaczerpnął świeżego powietrza. Oho, coś się jeszcze odpaliło na koniec. No i proszę, udało nam się, przeszliśmy w takim razie Straya na 100%. Bardzo ciekawa gra. Muszę przyznać, że bardzo mi się podobała. No, przede wszystkim była bardzo ładna. No łatwa może nie, była dość taka zbilansowany poziom trudności, aczkolwiek mogły być teraz zagadki trochę trudniejsze niektóre, moim zdaniem, ale była gra bardzo dobra. Fajny miała klimat, na pewno tutaj taki lekki, nie spodziewałem się, że będzie tutaj taki lekki horror, w pewnych momentach się robił. Szkoda moim zdaniem jedynie, że na końcu nie spotkaliśmy jeszcze tutaj tych naszych kotków, z którymi wcześniej się zadawaliśmy, czyli tam, ja je nazwałem tam Tom, Stachu, Ela, ale myślę, że no raczej tutaj Józiu jeszcze ich odnalazł. Nie wiem też co miało oznaczać to, że tutaj jakiś system się zapalił na końcu, jakby miała być jakaś kontynuacja może. Aczkolwiek no cała gra bardzo dobra, dość ciekawa fabuła, myślę, że mogli to jeszcze pociągnąć bardziej z tą fabułą Neco Corporation, że oni tam jeszcze coś tak naprawdę jakoś kontrolowali może to miasto, no bo tutaj wynikło, że stworzyli te Zurki całkowicie przypadkowo, prawda? Dopiero potem jakby, niby przypadkowo, ale potem stworzyli te droidy wartownicze, które kontrolowały to miasto, no i ci ludzie chorowali wszyscy i oni po prostu naturalną śmiercią wymarli i powstały te roboty. No myślę, że dość ciekawa gra, naprawdę bardzo dobra. Zobaczmy jeszcze, czy jak będzie jakaś scenka po napisach. Czy to już będzie w takim razie koniec? Czy jeszcze coś nas czeka tutaj? Bo jestem bardzo... O, niestety już mamy koniec gry. No, udało się przejść na 100%. Jestem ciekawy też, czy tutaj te roboty no, prawdopodobnie wyjdą. I ciekawi mnie, czy tutaj mogliby zrobić jakąś kontynuację, jak tutaj te roboty przyzwyczajają się może do tego życia i próbują odtworzyć jakąś cywilizację. Tylko nie wiem, jak tutaj właśnie wciągnąć ten motyw naszego kota, Józia. Bądź ogólnie kota. A tak jak widzicie, grę przeszliśmy, mamy wszystko na 100% zrobione, 27/27 rzeczy. Jeśli chodzi dalej, to myślę, że następną serię, jaką będę prowadził, to już sobie przygotowuję Resident Evil 2. W Resident Evil nigdy nie grałem za bardzo, tam troszeczkę właśnie w tą dwójkę pograłem i myślę, że będzie bardzo dobra, żeby tutaj serię z niej zrobić. Więc tutaj myślę, że będzie też się takie, nie wiem czy krótsze odcinki, tak jak ze Stray, ale myślę, że tak 40-minutowe będą. Jeszcze nam tutaj właśnie się Józiu pokazuje z tymi oczami. No i co? Myślę, że w takim razie ten odcinek będzie taki trochę krótszy. No bo grę skończyliśmy, więc tutaj nie ma co przedłużać. Scen po napisach też nie było. No myślę, że gra ogółem bardzo dobra, jakby ktoś jeszcze nie grał, to polecam zagrać, no bo taka dość przyjemna zręcznościówka. Aczkolwiek myślałem, że nie nacieszyłem się za bardzo jeszcze, tak mogę wam powiedzieć, na koniec tą bronią na Zurki, którą dostaliśmy. Satysfakcjonujące było bardzo zabijanie ich z niej. No więc szkoda, że tak szybko się popsuła. Ale myślę, że gra naprawdę bardzo przyjemna i no myślę, że 10/10 naprawdę polecam każdemu. I dobrze, myślę, że w tym momencie będziemy się w takim razie żegnać. To była gra Stray. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej!